Pokażę ci zaraz najtańszego kebaba w Warszawie z samorobionym mięsem za, uwaga, 11 zł. Siemanko, zachęceni TikTokiem Mr. Krychy postanowiliśmy sprawdzić tego najtańszego kebaba w Warszawie, czyli za 11 zł już dostajemy swoją porcję. Jest ze mną dzisiaj Gorleś. Dzień dobry. Oraz Rafał Nadal. Siemanko. No i za kamerą jest oczywiście Wróbel, ten już... Wasz ulubiony operator. Wasz ulubiony operator. I kurczak. I to nie wózka widłowego. Tak więc lecimy sprawdzić, czy to jest w ogóle zjadliwe. Ale no nie, bo lecimy, bo... Ej, za 11 zł? Dobra, idziemy sprawdzić. Jak? Ja już zamówiłem. Nie można nagrać środka i na tym też nie przetnę. Ale spójrzcie, jak tu wygląda w ogóle okolica. To są takie lata wczesne, 90. chyba jeszcze tutaj pozostały. Naprawdę jest mocno klimatycznie, jeżeli chodzi o to, o tą okolicę. No tak, ale poza tym kebabem za 11 zł, od którego będziemy startować, spróbujemy jeszcze kilku, które znajdują się tutaj w okolicy. No i ocenimy naszym zdaniem, który jest najlepszy. Zamówiliśmy dwa kebaby. Jeden właśnie z wołowiną, to jest typowa kula mocy i tutaj nawet nie będę się oszukiwać, że to jest jakiegoś lepszego sortu ta kula mocy. A drugi właśnie kurczak, on jest samorobiony i kurczak 11, wołowina 12. Ale spójrzcie, co tu się dzieje. Przed chwilą to szczur przebiegał. Szczur to nic, ale tam ta łuna taka idzie. To jest toaleta publiczna. Toaleta miejska. Do tej budki ktoś tam wszedł. Od której? Chodźcie. Urbex. Ja się trochę cykam. Nie, to jest to samo, ty. Ej. Tu petami tak czuć. Petami? Między innymi. Tu nie, ma jakich petak się nie. To przed chwilą. Tutaj? Ale to jest kanał, wywołujemy duchy, czy coś takiego. To jest 24H. A to na kawę. Idziemy na kawę potem? Miejscówka wygląda jak z lat 90. Znaleźliśmy jeszcze trzapak. I do tego kebaby też wyglądają tak typowo jak z lat 90., tylko że nie nagraliśmy ich, bo nie włączyliśmy nagrywania. Więc zaczęliśmy konsumpcję. Znaczy, gadaliśmy oczywiście, produkowaliśmy się, Gorleś nawet żarcik jakiś rzucił. Wyglądały dużo lepiej niż cena na to wskazywała i niż się spodziewaliśmy, bo one naprawdę całkiem nieźle wyglądały. A Kubuś je tam twardo, nie w ogóle się nie przejął. Spójrzcie. Generalnie bardzo, jak Gorleś zaczął pierwszy, to tak chrupało to ciasto straszliwie. Słuchajcie, no jest słychać, jak biorę. To jest takie generalnie dobrze wypieczone, bardzo one ładnie wyglądały. I tak, pasta czosnkowa tutaj u góry była i ona jest dosyć słona i taka mocno gęsta, ale czuć mocno właśnie tutaj ten czosnek. Ja już kilka gryzów, jak widać, zrobiłem. Świeże warzywa. Całkiem niezła jest ta pita. Jest ona lepsza niż w niektórych takich naprawdę dużo lepszych kebabach. Naprawdę ona nic w ogóle nie przeszkadza. No kulka jak kulka, nie jest jakaś taka typowy pasztet czy coś takiego. Nie jest to wcale takie złe, kurde. To 12 zł. Trzepaka. 12 zł ten, a kurczaki 11 i kurczaka oni sami robią. Daj, ja spróbuję tego kurczaka. Znaczy, wiecie co? Oni, bo nie nagraliście, oni na początku polewają takim dosyć gęstym sosem na samą górę i powiem szczerze, że to było najmniej przyjemne uczucie, tak? Żeby się dostać do środka. Ja bym w ogóle odciął z 10 cm góry i zaczął dopiero od zmian samej treści i dalej jest, bym powiedział, normalnie. Niczym mnie nie zszokowało w jedną ani w drugą stronę. Ale powiem ci, 11 zł. Ja powiem tak, samo miejsce i cena może wpływać na psychikę strasznie i na przykład gdyby był to inny lokal, troszeczkę bardziej zmodernizowany i tak dalej, to naprawdę ten kebab jest dobry, tylko osoba, która bierze takiego kebaba z takiego lokalu, jaki tam po prostu jest, to po prostu może to w pewnym stopniu za taką długo osobę odpychać. Ale sam kebab jest dobry. Jakby był większy, lepszy lokal, to by nie było 11, tylko 21. Ten pikantny i też byś zjadł za 20, ile są teraz ceny kebabów. 18 byś dał i byś powiedział, że jest spoko kebab. Ale za mały, nie? Ale powiem tak, generalnie sosy, ostry nie jest jakoś mocno ostry, sosy są w miarę okej. Generalnie powiem wam tak, lepiej mi smakowała ta kula mocy niż ten kurczak. A kurczak oni sami robione, on jest już trochę suchawy. Co wy gadacie? No człowieku, mówię ci, smakowo lepiej wychodzi mi ta kulka minus mocy. Minus 1000 subów masz.
Nie, no dla mnie lepiej wchodzi ta kulka mocy, bo kurczak jest już nieco suchy, zobacz. Tak, nie, nie będę patrzył. Ty miałeś suchego? Nie będę patrzył. Fala ma rację, że kurczak jest suchy, a... Nie ma racji jest... nawet 1%. Ja wam zadam takie pytanie. Gdybym wam tu zaprosił na trzepak, przyniósł wam te kebaby i byście je zjedli, nie widząc skąd, nie widząc jak, nie czując tyłów tego miejsca, to 11 zł to byście powiedzieli, że jest jakaś kurda promocja. No tak, tak. Kupałnocka, 50%. No kupałnocka akurat. No akurat kupałnocka jest promocja. Nie, to akurat prawda, no bo teraz ceny są ogólnie jakieś powariowały. To jest taki zwykły osiedlowy kebab, których jest wiele. A tu jest po prostu tanio i to jest niewątpliwy atut tego miejsca. Ale jak tutaj jest grubszo. Masz. Jak tutaj jest grubiej troszkę z tą wołowiną, spójrzcie, tą kulą mocy, to powiem wam, że jednak czuć ten taki trochę chamski posmak takiej tego tego gorszego sortu. Nie ma, ale wycofuj się. Ale mimo wszystko wolę to niż kurczaka, bo kurczak jest suchy. No. No jedz. I tyle. Ja dałbym temu piątka, 4,5 tamten. Znaczy ogólnie piątka nie. Chyba dla obu. No tak, no 10. Piątka to jest taka wyjściowa, taki najzwyklejszy, najnormalniejszy. Właśnie i to jest krzywdzące. I tak dalej. Ja bym dał piąteczkę, ale... Że to, że za dużo, czy to mało? Nie, no bo wy wiecie... 5 na 10. Nie, 7 kurczak, 6 w ogóle. Nie, to nie, ja powiem nie. Tak, gdyby... 7 to my wczoraj ocenialiśmy Just Kebab, gdzie masz z guacamole normalnie, z jalapeno no i daliśmy 7. Kompletnie nie. To jest taka generalnie to jest dla mnie taka piąteczka, ten z kurczakiem, 4,5 przez to, że był suchy. To jest taki do zjedzenia, da się go zjeść i w ogóle cię nic nie obrzydza, ale to jest taki najzwyklejszy po prostu pospolity kebab. I dajesz temu kebabowi z kurczakiem? 4,5. Błagam cię. Gdybym tego nie zamówił i ktoś by mi przyniósł takiego kebaba, to na pewno bym to tego kebaba wyżej ocenił okolice 7, ale na chwilę obecną jak fala, 5, 4. O, co ty za 3 tam mniej? A ja sobie usiądę na trzepaku i mówię, że to jest 7. To jest taki najzwyklejszy osiedlowy, jakich jest wiele wszędzie, to jest nic, żadne nie wiadomo jak wykwintne, po prostu to jest tanie i tyle. I ma to spełniać funkcję swoją, że o 3 w nocy będzie super smakować, ale no, nie oszukujmy się, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki super smak. To jest po prostu najzwyklejszy kebab z kulą mocy, tam mamy kurczaka, którego samego robionego, to jest plus. Natomiast akurat on był za bardzo przypieczony i jest nieco suchy. A w jakich godzinach jest ten lokal w ogóle czynny? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra informacja, przyda się. A już jest. Nie chcesz tego? Ten jest lepszy. Zakończę. A wróbel jak to jest, bo się nie wypowiedziałeś. No się nie wypowiedziałem. Dla mnie taka 6. Jadłem gorsze. No tak, jadłem gorsze. No kurde. Jadło się gorsze. Złotych. No. Wyobrażałem sobie dużo gorszą pozycję. Ale wami jeszcze działa to miejsce, to jest tak, sprawiedliwe. Tak, to na psychikę wchodzi. Typowy osiedlak typowy i tyle. Typowy kebab lat 90. Cena robi... Patrzmy na to pod innym kątem. A no właśnie, jeszcze bo stosunek... Cena, bo to jest stosunek ceny. Ja stosunek ceny do tego, to bym tak dał 7-7,5. Ale ogólnie samego kebaba oceniam na 5. To za 11 zł kupisz, żeby się no dokładnie. Jak mam w żabce 2 hot dogi? Jak mam taką porównanie właśnie 2 hot dogi z żabki, to wolę to też to wciągnąć. Hot dogi już nie kosztują 5. A ile? 5,99. Duże to już pod 9 mogę chyba podchodzić, czy nie? No ale to 2 duże, to już więcej? Nie wiem. No to racja żywnościowa, kulco, pokarm, no. Ale nie, ja 7 daję, kurczakowi daję 7. Ja taką muszę też. Teraz idziemy do sąsiedztwa, czyli to jest Lukma Kebab i co ciekawe ma taką samą cenę. Generalnie on jest w tym ciągu tych pawilonów, które tam widzieliśmy, tylko totalnie po drugiej stronie od skrzyżowania tam tego ulicą. Cena już jest wyższa. A, widzisz. Znaczy, ja rozumiem, że tu jest 4,1, bo ta cena jednak swoje robi. Ale zobaczcie też, a warto tam? Zauważyć, że tutaj cały czas byli ludzie. Byli, tak, byli tak. Klienci. No tak. Jesteśmy pod Lukma Kebab i on się znajduje dosłownie na końcu, z drugiej strony końca właśnie tego ciągu tych pawilonów. I to jest skrzyżowanie dosłownie Grójeckiej z Dickensa. I co? Też mamy 4,1 ocenę, tylko no tutaj chyba już troszkę wyższe ceny. A zobaczymy jak jest ze smakiem, więc lecimy zamówić. Dickensa. Jak widziałem jak pan wydawał tutaj osobom, ludziom, no to wyglądał tak samo generalnie. Taka sama... Taki ale też tym takim takie same ciasto, w którym jest tam zawinięte ta pita. Identycznie przypieczone. Też
takie przypieczone jak i w tamtym. O, więc pokażemy, jak wyglądał sultan, zanim zjedliśmy. Ale to na TikToku Mr. Krychy możecie zobaczyć, bo on ma takiego, który prosto wyszedł. Wyglądał nasz identycznie. I tak, 15 zł tutaj kurczak, a 16 wołowina. Tam było odpowiednio 4 zł mniej za każdego, więc 11 i 12. No więc to już jest różnica spora. Jedna trzecia kebaba. Bo to jest prawie ponad na trzecia. No, ale zobacz, prawie tu dodają, zobacz, 4 oliwki. Widzisz? Skąd jest ta różnica? Z Grecji. Nie, oliwka. Czekaj, gdzie się najwięcej oliwy robi? Też zapomniałem. Oliwki? No, w Hiszpanii. Nawet mięso jak się kręciło, przynajmniej wołowina wyglądała nieco lepiej niż tamta. Kurczak to podobny, ale tak jak wołowina wyglądała nieco lepiej, ale to tylko moje takie odczucie, bo to wiesz, zależy ile ci się piecze na tym, ile ten. Zobaczymy w ustach. Bierz go do buzi. To bo kurczaka pewnie nawet nie leżało. To jest takie, wiesz, jakie zrobione? No tak. No. To jest tak jak frytki w McDonaldzie macie z takiego jakiejś tam mączki ziemniaczanej, to jest z mączki kurczakowej. Ty co, twierdzisz, że frytki w maku nie mają ziemniaka? Twierdzę, że tam jest mąka. Urobione z polskich ziemniaków, kiedyś była nawet taka reklama. Pokaż mi tego polskiego ziemniaka. To specjalna odmiana ziemniaków idealna na frytki. Tutaj wybierane są największe okazy. Dlatego frytki w McDonald's są takie długie i takie smaczne. Kebab wygląda dosłownie jak tamten i to powiem wam dosłownie, bo znowu wróbel nie nagrywał. O, więc pokażemy, jak wyglądał sultan, zanim zjedliśmy. Powiem tak, ugryzłem i powiem wam, ta pasta czosnkowa jest tu jakaś przedziwna, nie? Ona taka po prostu gęsta strasznie. Tłusta strasznie. Tłusta, no. A ja tam nie czuję czosnku w niej najgorsze. I tak, no gryznę, żeby było widać na widzeniu. Zapach wyrazisty jest generalnie, czuć tego kebaba strasznie. Tu jest kurczaczek lepszy, no nie oszukujmy się. Kebab smakowo bez porównania. Tak, to samo uważam, że jest ten znacznie smaczniejszy. Tu jest fajny jest ten sos pikantny. Tam też masz chyba mieszany, nie? Tak, ale jedyne co do czego bym się przyczepił, to jest ten sos czosnkowy. Jest on strasznie kleisty. Ale on jest w ogóle bez smaku ale jakiegoś takiego. Ale się pytał pan, czy było nie brać. Tak, pan się pytał, czy tak. Nam tutaj posmarować tym sosem białym. Ale powiem tak, kurczak, tu jest naprawdę, mogę powiedzieć, że ten kurczak jest smaczny. Jest całkiem okej. Okay. Surówki dosłownie ta same co tam, czyli biała, czerwona kapusta i pekinka. Naprawdę całkiem okej jest ten kebab. Taki osiedlowy premium, o. Przeszkadza tylko ta pasta. Tak, tak. Nie chciałem tego zrobić, ale muszę się zgodzić z wami. I kurczaczek jest fajnie doprawiony, powiem wam. I jest naprawdę dużo bardziej soczysty, bo tam jednak troszkę było sucho. Dobre. Ten jest lepszy. Generalnie kebab bez porównania, ale jak miałbym wybierać między tym a tym, to zdecydowanie ten mi lepiej smakuje. Tak, wołowinka? Tak. Kurczak jak kurczak spoko. Ale wołowinka uważam, że o wiele lepsza. Dobry kebab. Dawaj. Ja już tak kurczaka brałem, biorę wołowinkę. Nie wiadomo, kręcimy się cały czas w uniwersum tych kebabów osiedlowych, nie? To nie są jakieś tam wyżyny kebabowe, ale ten jest lepszy, fajniejsze są sosy. Szczególnie ten ostrzejszy tutaj naprawdę daje wyrazistości. Kulka jak kulka, no bardzo podobna może do tamtej, ale generalnie całościowo ta kompozycja jest lepsza. Jak tam dałem piąteczkę za całość, to dodaję szósteczkę. Ja tutaj mocna siódemeczka. Jedyna rada, jaką bym udzielił, to po prostu, żeby nie brać tego sosu na wierzch, albo delikatnie tylko posmarować. Tak, no. Na pewno nie w takiej ilości, jak nam podano. Ale mocno słone te mięso. No tak, generalnie kulki mocy są znane z tego, że są generalnie słonawe. Jest tam dużo generalnie różnych przyprawień i tak dalej, żeby może uciec od tego smaku, tego mięsa takiego naprawdę oryginalnego. Kurczak jest tu kurde niezły, co? Więc dużo przypraw. Tak, nie? Dużo przypraw. Jest taki orientalno, masz na taką nutkę, nie? Nutki nie czuję, ale jakieś przyprawy są. Ale kebab bez porównania. Jaki to jest sos wziąłeś? Mieszany, w obu. No to jest ostry. Tak, czuć, no mówię, ten ostry jest fajny taki tutaj. Ale bardziej wam kurczak czy wołowina? Oba są. Tu mi kurczak smakuje. Mi wołowina. Tam mi wołowina lepiej. A mi porówno, oba są dobre, skubane. No. Powiem szczerze, jakbym tu mieszkał, to bym chyba jeszcze bardziej grubszy przez nich. Da się? Da się. Okay. Ale byś wolał dopłacić 4 zł? Aha. No też. No. Oczywiście. W ogóle. W pierwszym lokalu państwo no, generalnie nie chcieli, żebyśmy nagrywali. No ja rozumiem generalnie i tak dalej, ale tutaj bez problemu mogliśmy nagrać właśnie mięsa, które były na tych donerach.
surówki, jak to wygląda, więc tego się nie bali. Wiesz, Wróbel, to jest takie... I no, lepsze to było, no kurde. Wróbel, to jest takie, wiesz, wychodzisz i możesz spokojnie iść bez... Kiedy jeszcze zobaczymy jutro, nie? Wróbel sobie pojedzie kurczaka. Masz, Wróbel, ja podtrzymam kamerę. Nie wiem, to dużo osób będzie. On jest profesjonalny. Nie, tu jest coś, że można, nie? Kubuś, tak. Jak jesteś głodny, jesteś gdzieś w wyżu, spokojnie możesz iść i wziąć uważam, kebaba. Że nie będzie żadnych problemów po zjedzeniu takiego a kebaba. A to zobaczysz jutro. Nie, uważam, że nie. Ten kurczak trochę taki nijaki, no to wołowina lepsza. Nie. Kurczak jest właśnie, jest moim lepsza. Zdaniem, ma więcej smaku. Wołowina. Tutaj jest soczysta. I czuć bardziej smak, moim zdaniem. Nie, come on, tutaj jest kurczak lepszy, zdecydowanie dla mnie. I ten sosik ostry, naprawdę tu bardziej go czuć. Wydaje mi się, jeszcze tutaj mam taki jeden zarzut, że te kebaby nie są do końca równe. Bo jedyne, czym one się różnią, to mięsem. Tu jest wołowe, tu kurczak. A tak, spójrzcie na surówki. Tu jest bardzo dużo czerwonej kapusty, natomiast w tamtym jest dużo mniej. Bo... Inaczej jest. Widać, że no nie są idealne. To jest tak, jak ręko rzuca się tak dalej. Dokładnie. I tutaj jest zdecydowanie więcej sosu ostrego, więc no generalnie one nie będą idealnie takie same, wiesz, to nie jest odmierzane. Ale ja akurat tutaj jak tam wołowinę wolałem, tak tutaj kurczak. I dla mnie taka szósteczka, spoko. Dla mnie wołowina w stosunku cena a jakość, dziewiątkę bym dał do ceny a jakości. Ale all in all kebab, mocna siódemeczka, taka mocna, solidna siódemeczka. Ja daję tu dla dwóch 7,5. Ale tu fajnie, 7 minus. Fajnie robi tutaj ogóreczek. Taki jeszcze troszkę odświeża. Co robi? Odświeża tak troszeczkę. Mnie nie odświeża. No widzisz, to lecimy do Achury, tam ci może odświeży. Achura teraz, która znajduje się tutaj kilkaset metrów dalej, to nie będzie widać. W prawo, tam w lewo. Prosto w lewo i na drzewo. I później jeszcze w prawo. Trzy radary dalej. Generalnie lecimy do Achury. Tutaj było też 4,1. Sultanie 4,1. A Achura ma aż 4,6 ocenę. Wow. A ile opinii łączy? Nie wiem. Zobaczymy na miejscu. Nie, tam już jest sporo opinii w tej Achurze. Dobry, a więc lecimy. Dobra. Jest smaczny. Do zjedzenia, smacznie. O tamtym też mówiłem, że dobry. No ale ten jest dobrzejszy, no. Dobrzejszy. Dobra, to lecimy. Dobry był. Zamówiliśmy 4 kebaby i generalnie tak, każdy ma swojego. Gorleś ma jako jedyny w grubym cieście, no nie dziwimy się generalnie. I tak, mięso mieszane, sos mieszany. Kubuś ma, przepraszam, Rafał ma mięso mieszane, sos mieszany, ale w picie. Wróbel ma kurczak z mięsem mieszanym. Nie, przepraszam, kurczak z sosem mieszanym. A ja mam coś innego, bo ja mam shish kebaba, czyli ten taki robiony na grillu, na takiej szpadzie podłużnej. I generalnie to jest takie coś, że oni to podają, to jest danie na talerzu. I oni dają z ryżem i tak dalej, właśnie takie danie. Ja natomiast zapytałem się, czy mogą mi w rolo zrobić. Powiedzieli, że tak. Ale generalnie cena jest taka jak tego dania na, wiesz, na talerzu wróbel. Więc 35 zł aż, a pozostałe kebaby po 18. Więc generalnie różnica, i to są najmniejsze kebaby generalnie, te po 18, więc 3 zł więcej niż w tym poprzednim kebabie, tyle że tutaj, jak bierzesz wołowinę, to masz tak samo 18 zł, więc 2 zł tylko różnicy. No a mięso to kurde, to wygląda już o niebo lepiej, nie? Tutaj dostajemy herbatkę, każdy jeden bez pytania, robiąc automatu, więc to jest przyjemne. I zaraz zobaczymy, czy kebaby również będą przyjemne, także czekamy. A jakie będą przyjemne? To jest ogromne, spójrzcie, to jest 18 zł najmniejszy w bułce. To jest pyta wielka. Ty, no to porównaj teraz do tamtego. To jest większe dużo, nie? Na się to powinno być. Wielka pyta. Cieniutko widzę skrojone to. Nie lubię. Lubię mieć w bułce, ale wkurza mnie to, bo w bułce właśnie dają tak, że najpierw muszę zjeść mięso, później surówkę i później bułka. No, jak to wezmę, to wywalewa mi się bokami. Wkurze warzyw masz tak, że dajcie znać w komentarzach, jak sobie z tym poradzić. Nawet by było ciężko to wziąć, nie? Nie da się. Wypłynie wszystko bokiem. O. Kurczak mieszany. Mieszany. Kurczak mieszany, to mój. Dzięki. Nie, kurczak mieszany, to mój. A tu masz pastę oddzielnie tak oczyskowo. Spójrzcie. Czyli można, jak na Dickensie. No tutaj macie, widzicie, to jest ten też za 18, wszystkie za 18, oprócz tego mojego. Za 18, kurczak. Nie, jego też w bułce za 18? Tak. A. I masz pastę do tego dodatkowo. Dziękuję bardzo. Smacznego. Dziękuję. 35 zł. No, tak, 35 zł ten mi kosztował, to jest właśnie z tym mięsem takim shish kebab.
czyli robionym na szpadzie. Tu nawet widać taki ślad po tym. I to jest mięso 100% wołowina, ale powiem wam tak, kosztuje generalnie to tak dużo, bo normalnie to jest takie wielkie danie, które jest podawane na deskach i tam jest jeszcze ryż, albo frytki do wyboru, albo kasza może być i jeszcze warzywa do tego, surówka. A ja to natomiast poprosiłem takim w tym, a cena została taka sama, bo generalnie oni nie mają w ofercie tego jako takiego rola, nie? To nie jest danie z menu tak naprawdę, tylko spoza menu. No to jadę. Tu to czujesz chociaż, czujesz takie mięcho, bo masz to po prostu robione na szpadzie. To jest naprawdę ogrom mięcha takiego zbitego ze sobą. To jest generalnie, mięso jest bardzo dobre. Natomiast bardzo wyczuwam tutaj smak grillowy, taki posmak. Wy też macie coś, czy nie? Czyli to pewnie od mojego po prostu tego shish kebaba, no, nie? No to jest kebab. Ale bardzo jest wyczuwalny. Jak bułeczka? Właśnie bułeczka super. Ale słuchajcie, bardzo dużo mięsa. Kurde, jem. Warzyw mało, co? Nie, warzywa są na dole, jak to zaraz do nich dojdę, ale bułka fajna, bo chrupiąca. Natomiast mojego kebaba na pewno pochwalę tutaj schludność, bo zauważcie, każdy ma tackę, czyli jest jakby kulturka. No tam również trudno na przepaku mieć tackę. Ale wiesz, większość tajek ma jakieś plastikowe, no czy tak, normalne szklane talerze, tutaj masz drewnianą tackę. A na temat kebaba, no to nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Cena 18 zł, fajny produkt. Warto uważam, że przyjść tutaj. Żeby... Ale co, mięso jak, lepsze od tamtych, czy... Właśnie powiem ci tak szczerze, jak miałbym porównywać do tego... Ten wcześniejszy ci smakował lepiej. Mięso bardzo porównywalne, jak nie lepsze w tamtym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Mhm. Ale tutaj ten produkt tak oficjalnie wydaje mi się, że jest po prostu bardziej dorobiony, nie? Czyli pita jest fajnie zrobiona. No pita jest taka fajna, cieniutka, to wszystko prawda. Wszystko jest świeże generalnie. Jest kwaśna, to jest śmietana, tak, takie jakby, takie śmietanowe. Taki jogurt. Ja właśnie sobie przyjąłem. A, właśnie, ja sobie to pososuję, bo chciałem właśnie powiedzieć, że w moim w ogóle nie ma sosu w środku. I tu mi tego brakuje i mam jedynie smak tego mięsa z tą pitą i troszkę warzywek. I mi to tak smakowało, powiem wam, nie jakoś tam super, że wolę generalnie takie, gdzie mamy sosik w środku, a nie taki właśnie, no, najzwyklejszy taki szaszłyk, nie? Tak jak tutaj. Jak sosik? Piecze? Jak na darmowy, nie zgorszy. Ja nie mam do czego się przyczepić, naprawdę. Do 18 zł. Ja już jestem najedzony trochę. Więc jest opinia zryta. A i tak jest... bułki. A i tak to... Nie, urwij po prostu. No. No. Fajnie, chrupia. No. Taką bułkę lubię. Ja ogólnie nie lubię, ja ogólnie nie lubię chrupiących, ale to jest dobrze. Podgrzewają, ewidentnie czuć grilla, świeżego grilla. U mnie właśnie lecz też czuć, ale patrzcie, tu lawasz jest na grillu podpiekany, spójrzcie. Lecz właśnie to jest na lawaszu czuć po prostu tego grilla też. Bo ja, zanim jeszcze do mięsa doszedłem, czułem już ten posmak grillowy. Dobra, ja sobie pososowałem, tutaj sosiki mamy na stołach, to jest ewidentny plus, no bo niektórzy wolą więcej, a tym bardziej jak ja nie mam w swoim w ogóle sosu, to jeszcze lepiej. Sosiki spoko, do każdego kęsu można sobie dosypać. Dokładnie. Jaką chcesz. Sosikami już tutaj wjeżdża dużo lepiej. Za 18 zł. Dobra cena. Dobra cena. Na dzisiejsze czasy dobra cena. Aż za dobra bym powiedział. Przy obecnych cenach. O, to dobry komplement, to zaraz podniosą. Nie no, generalnie... się znajdą. Generalnie jest dobrze wyceniony i tyle. Znaczy mój nie, bo mój jest za drogi na to. W lawaszu, jeżeli by mogą wprowadzić w ogóle taką pozycję, że to było w lawaszu, no i ją wycenić normalnie, bo ja mam wycenione tak jak ten danie, tylko mi podali w innej formie. Ale powiem tak, szczerze, ten w tym takim na szaszłyku jakoś mi nie urywa 4 liter, jest smaczny, ale nic ponadto, taka siódemeczka myślę nie więcej za to. Bo jednak mi tutaj brakuje tego sosu w środku. Boli cię, no tak, że zapłaciłeś 35 zł, tak naprawdę. Z tych trzech miejsc tu jest zdecydowanie najlepiej, no. Więc no ta jednak 4-6 ocena, tutaj to... No, dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Jednak ta 4-6 ocena, no to tutaj jest uzasadniona, no. Totalnie.
I patrzcie, lokal macie elegancki, czysty, każdy dostaje herbatkę, każdy jeden. I macie jeszcze toaletę nawet w kebabie w środku. Warto, jest to. Dobrze, warto dopłacić 7 zł? Tak. Ale no zobacz, słuchaj, siedzimy, dostaliśmy herbatkę, pani nam przyniosła kebaby, ładnie na miseczce. Bardzo, według mnie bardzo, znaczy bardzo dużo. Wystarczająco mięsa, chrupiąca bułka, 18 zł. Nie to, dziwię się, to jest L-ka, tak? Dziwię, są jeszcze dwa większe rozmiary. Ja już jestem, wiesz, trochę byłem najedzony. Nie dziwię się, że tu jest sporo ludzi. Nie, 4-6 w pełni uzasadnione. Ja się przyczynię do... za chwilę komórką swoją do powiększenia oceny. A ile w Macu kosztuje Big Mac? Rap kosztuje 18 zł. Widychy, nie? Podobna bez cena. Promek, tyle ty. No to masz samego Big Maca takiego z menu regularnego. Zawsze się wybierze z jakiegoś tam te promocje, kupony, nie? Mhm. No ale jak tak masz z menu czystego, to masz taką cenę mniej więcej jak ten twój kef z Gorleś, ten duży. To weź to porównaj, kurna. Ja już byłem najedzony po tych... Jest ciężko, jakbym przyszedł w ogóle, to jeszcze bardziej mi smakowało, nie? Ale nie, super, kurde. Ale no, fajny lokal tutaj mają. Zazdroszczę im. Tu zobaczcie, porcje za 18 są takie, że się najesz. A tam jednak była taka, że to było na takiego głoda małego. Że się nie najesz, tak wiesz o co chodzi. No to po prostu większa porcja, no. Tak, nie wiem czy większa. Większa, no od tego sultana większa. A sultan, okej. Okay. Ale chociaż ten drugi był może troszeczkę większy od sultana, ale nie jakoś bardzo. Widać to tam. Z 5 minut czekała, ciepło jest. Parzy. Dobry, delikatny, pita nie przeszkadza. Tylko ja zaraz sobie sosu tego ostrego naleję. Mało sosu w środku? Jest sos, ale mało ostrego. Myślałem, okay. A ten ostry nie jest ostry wcale tak jakoś. Nie. Ja braliście od razu ostry, on nie był jakoś ostry, nie? Ja miałem mix, ale czułem ostrość, ale to nie była taka ostrość jak tamtych. To on właśnie chciałem powiedzieć, że on jest najmniej ostry ze wszystkich tutaj. On jest bardziej kwaśny. No. Ale to Sławek jest największym specem, znaczy dobrym specem jest. Jak oceniasz ten ostry sos? Czy to jest taki na pograniczu, czy... Nie, to jest ostry polski, czyli... Czyli tak jak ketchup masz pikantny. Nie, ostry polski, czyli lekko czuć ostrość, jest okej. Okay. A wy w ogóle czujecie różnicę w ketchupie, jak bierzecie normalny, łagodny, a pikantny? Nie. Ja w ogóle nie czuję i się zastanawiam, czemu to jest nazywane pikantny. Ja w ogóle nie czuję je nigdy. Jak? Lepszy niż tamte? No, Kim Kurczak, więc lepszy. Ładnie pachnie. Najsoczystszy. Tutaj jest on taki wręcz wilgotny, ten kurczak. Mieszany sos, tak? Tak. No to faktycznie najmniej ostry jest tutaj. Ale lekko pikantny czuć na języku. A za ten kurczakowy taka 7,5. Ja się cieszę, że kończymy ten filmik tym kebabem, a nie na odwrót. No. Miłym akcentem. A jakbyśmy zaczęli tu, a na koń teraz doszli do sultana, tam się przylepili. Podsumowując, moja ocena, sultan 5, 6 ten, jak on, lukma chyba, 7 ten tutaj z grilla właśnie w tej szpadzie i 7,5 ten z kurczaka i ten mieszany. Także no, jest naprawdę nieźle tutaj. 8, może nawet 8,5, na Google'ach dałem już właśnie w tym momencie 5, na 5, także... Fajny lokal, nie? Mocna ósemka. Ja 8 minus, także spoko. Co ty dajesz z minusem albo z plusem jakimś? Nie, popatrz, zauważ, że ta skala googlowska, czyli do 5 jest zbyt mała jednak. Tak. Kiedyś się plułem do 0,10, że o Boże, ile, nie? Ale jednak od 0 do 5 jest, no sami wiecie, nie? Bo jak dajesz czwórkę, to tam jest tak naprawdę między 4 a 5, tak? Mm. Jest, a wiesz, czwórka, jest bliżej czwórki jest słabo, a bliżej piątki jest dobrze. No. A wiesz jak jest na Facebooku? Na Facebooku masz albo pozytywną, albo negatywną. I ci na podstawie tego wylicza. To już, i też do 5 wtedy ci wylicza, to jest. Dobra, słuchajcie. Także, jeżeli wam się podoba nasz content, dawajcie lajki pod filmikiem. Zapraszam do subskrypcji tych, którzy jeszcze się nie zapisali do naszej grupy. Także najedzeni, to do domu. Ciao. Trzymajcie się. Słuchajcie, zjedliśmy już wszystkie kebaby i Gorleś chciał coś dodać od siebie. No proszę bardzo. Nie no, wiecie, po tym trzecim kebabie, tak sobie pomyślę o tym pierwszym, czyli sułtanie. No to ciężko się robi tak na duszy. Czy ktoś miał rację, twoim zdaniem? Nie, być może dochodzę do takich założeń, do takich wniosków nie założę. Konkluzji, że trochę za dużo dałem, ale nie zmienię tej ceny, będę... Bo mi mówiłeś, że nie mam racji nawet 1%. Nie, miałem. Nie do słowa oceny. Tylko ty mówisz o smaku. No tak, a ja dałem piąteczkę.
Ja po prostu dawno nie jadłem w Polsce kebaba. A, no tak, bo ty jesteś świeżo po tureckich podbojach. Po tureckich podbojach, ale... W Turcji jadł kebaba. Jadłem kebab. Widać jaki opalony. Dobry, ale... Nie, no ten sułtan... Wiecie, ja nie oceniam, to jest ciężko, nie oceniam samego żarcia, tylko ogół. Jak teraz sobie to wszystko złożę w kupę, no to ta siódemka akurat... jest wysoko przesadzona, ale niech zostanie.